Witajcie wszyscy. Ja jestem Starkey, a to i Sekiro Shadow Die Twice. Gra, na którą czekałem bardzo długo. Jako wielki fan, można powiedzieć, że w sumie nawet dewelopera tej gry. Ale nie tylko o to chodziło. Trailery, pomysł na nią, przynajmniej z tego co wiadomo mi, był tak, powiedzmy, innowacyjny, nawet jak na gry tego typu, że stwierdziłem, że muszę to kupić. Udało mi się, co prawda, z 8-dniowym opóźnieniem pozyskać produkcję, no ale mam i mogę właśnie wam pokazać. Bez przedłużania, po prostu zapraszam do gry i w ogóle. Jedna informacja tylko, prosiłbym o unikanie spoilerów. Gry nie znam prawie w ogóle. Jedyne co to widzicie tutaj, 18 minut na to, żeby sprawdzić co i jak. No i to w sumie tyle z mojej historii z tą grą, ale już się w niej zakochałem, nie ukrywając. Także no, na koniec tylko parę informacji. Prosiłbym was o napisanie, czy wszystko było w porządku z nagraniem. Też mogą występować małe klatkowania. Nie jestem po prostu jeszcze pewien co i jak. Pierwsze lokacje wiem, że na pewno później działałem w 60 FPS-ach, nawet podczas nagrania. Ale jeśli będą później, no to wybaczcie. W takim wypadku zmniejszymy ustawienia graficzne, żeby nie było tego. No a póki co po prostu jeszcze tylko na zakończenie. Gram z tekstami polskimi, dubbingiem angielskim. Jeśli stwierdziłem, że po prostu, no może w cokolwiek wtedy będzie można zrozumieć. Nie wiem, co po japońsku, poza tym zastanawiam się, jaki jest ten angielski, gdyż wcześniej spotkałem się z japońskim. No ale dobra, bez dłuższego marzenia zapraszam na, powiedzmy, no na właśnie trailer, czy w sumie wprowadzenie bardziej niż trailer. Przy czym podkreślam, momentami jest on dosyć brutalny, dlatego jeśli ktoś ma, powiedzmy, niską czułość na drastyczne sceny i tak dalej, to radzę go po prostu pominąć i no, zająć się już samą rozgrywką. In the closing years of the Sengoku era, Japan was consumed by a perpetual conflict. The fires of war raged on, spreading deep into the mountains, to the land of Ashima. What's the matter, Stray? Nothing left to lose? Well, would you look at that? Fascinating. Will you join me, starving wolf? On that day, a young cub was taken from the battlefield. He trained relentlessly, and indeed, went on to become a master shinobi. Listen, wolf. You must never forget the Shinobi Code. As your father, my word is absolute. Your master's is a close second. As of today, he is your master. Defend him with your life. If he is taken, bring him back at any cost. You understand me, don't you, Wolf?
tym też właśnie kończy się wstawka fabularna. I można powiedzieć, że zaczyna się już pełnoprawna rozgrywka. Chociaż pełnoprawną bym jej nie nazwał. After Ishin's coup, the Ashina clan was on the brink of collapse. And the shinobi, known as Wolf, had lost everything. Jak można się spodziewać, ten cały wilk to właśnie nasz bohater, którym będziemy grali. I tak zapomniałem jeszcze wspomnieć, ciekawostka, Sekiro z tytułu oznacza właśnie jednoręki wilk. Dosłownie tam, może się pomyliłem, bo nie znam się dosyć dobrze na japońskim. No ale jednak... No cóż, no właśnie kontynuując, ale jednak coś tam kojarzę. Poza tym też gdzieś tam wyczytałem to znaczenie, więc rozumiecie. Raczej jest prawidłowe. Dziwne. Przez chwilę podglądzie nie miałem w ogóle pokazanego dźwięku. Nie rozumiem czemu. Jeśli coś było nie tak w tym momencie, to wybaczcie, może podczas edycji to naprawię, jeśli nie, to już nie wiem co i jak. No i proszę. Nasz wspaniały wilk. Bohater, którym będziemy sterować i w ogóle. Bo po prostu samo w sobie wprowadzenie, jakkolwiek by brutalne nie było i wszystko. Ten styl charakterystyczny dla From Software i w ogóle to wszystko mnie kupiło na start. Ale jak tylko, jak widzieliście, 18 minut rozegrałem, to stwierdziłem, ta gra jest po prostu konieczna do nagrania. Aż muszę powiedzieć, że szczerze wstrzymywałem się trochę. Trudno było mi się wstrzymać z tym wszystkim, no ale... No... Rozumiałem, że musiałem najpierw testy zrobić i w ogóle, więc cóż... No i proszę, ozdobny list. List wrzucony do studni. Wilku panicza Kuro. Przeznaczenie czeka na ciebie w księżycowej wieży. Ucieknij ze studni i znajdź wieżę skąpaną w świetle księżyca. Dotrzesz do niej nawet bez miecza. Idź po cichu. Zachowaj czujność. No więc cóż, mamy pierwszą notatkę i w ogóle... I... W sumie to tyle na razie. Prawa gałka, obracanie, namierzanie. Lewa, tryb skradania się i tyle. X już do podnoszenia rzeczy i tam niektórych rzeczy. I w ogóle A skoki. Można też drugi raz A, żeby się odbijać. B, nie pamiętam, czy czegokolwiek jest potrzebne na obecny moment. Wiem, że na pewno później będzie. Y jeszcze nie użyłem. Na resztę zobaczycie za chwilę. Tak więc, no. Ten moment może przejść dosyć płynnie, gdyż, jak mówiłem, akurat ten moment znam. No i tu właśnie samouczki. Chcecie to je czytajcie, nie chcecie to nie czytajcie, ja to wiem, więc skrótowo mówiąc... That shinobi at the bottom of the well. We didn't shackle him, restrain him, nothing. That doesn't worry anybody? Not at all. Not only is he unarmed, he has completely lost his will to live. Nothing but a coward. Unworthy of our concern. No. I teraz przy okazji też jest kolejna funkcja, jak ci kłócamy i ty, w takim miejscu stoimy, mogę cisnąć. Bo jak zapewnie się domyślacie, gram na padzie, to mogę nacisnąć dolny krzyżak i mamy podsłuchiwanie. Cóż... Genichiro... Na razie przyznam, że dostaje mnie to brzmi w ogóle... O, kolejne podsłuchanie. No i to właśnie kolejna ciekawa rzecz, jeśli chodzi o podsłuchiwanie. Jak widzicie, pokazuje wiele przydatnych informacji. Tutaj słuchałem, czy drzwi są zamknięte. Tak, na pewno są zamknięte, ale nikt nie załatał dziury. I w ten sposób, no rzecz jasna, dowiedzieliśmy się, jak możemy się tam łatwo dostać. Oczywiście, żeby nie było, musicie liczyć się z tym, że ja w tą grę grałem 18 minut, jak mówiłem. Nie jestem dobry w grach, które wymagają wielkiego refleksu. Ale ze względu, powiedzmy, na to, że mi coś ta gra spodobało, to stwierdziłem, że ją nagram, przynajmniej przez jakiś czas. Jeśli nie będzie oglądalności, albo stwierdzę, że za trudno mi się to nagrywa, to wtedy może zrezygnuję, ale póki co zapraszam na kolejną scenkę.
You did well to come here. It's been too long, Wolf. I've come to free you, my lord. Musicie przyznać, że taki trochę sztywniak z naszego bohatera. Ale cóż zrobić? Tak go wyszkolono, jak tam było zresztą pokazane w... No... W pierwszej scence w sumie dzisiejszej. Pod koniec. Raise your head. Kusabimaru. Your sword. Kusabimaru. Ciekawa nazwa. My shinobi. In accordance with the bond of lord and retainer, you will pledge your life in my service. As you command. Więc cóż, mamy przysięgę, mamy miecza. No i właśnie. Kusabimaru. Katana otrzymana od Kuro, boskiego potomka. Stanowi dziedzictwo rodziny Hirata, która wywodzi się z młodszych synów rodu Ashina. Ashina, czyli Ashina chyba. Choć wydawało się, że katana zginęła, trafiła jednak z powrotem w ręce wilka. Nazwa Kusabimaru, wybaczcie, nie umiem tego przeczytać dokładnie, napomina, zadaniem shinobi jest zabijanie, lecz nawet shinobi musi pamiętać o litości. Samo ostrze może unaucznić tę myśl. I właśnie, a propos jeszcze bycia shinobim w ogóle, z tego co kojarzę, shinobi to byli wyjątkowo wyszkoleni, można powiedzieć, tutaj żeby nie określić źle, można byłoby najłatwiej powiedzieć ninja, ale bardziej to chodziło o to, że byli to dywersanci, sabotażyści, skrytobójcy, no przynajmniej z tego co mi wiadomo. Jednak tutaj my jesteśmy shinobi, a no nasze działanie i w ogóle sposób bytu pokazuje trochę inaczej, dlatego jeśli ktoś dokładnie umie wytłumaczyć, czym byłby, kim jest shinobi, byłbym bardzo wdzięczny ze względu na to, gdyż no mam braki informacyjne najprościej w świecie. No teraz jeszcze raz porozmawiajmy sobie z nim, gdyż chcę dostać tutejszego Estusa. Loyal wolf, I see you are wounded. I have something that may help. It is a special gourd of medicinal waters. Use it to heal your wounds. No i proszę, tykwa lecznicza. Tykwa wypełniona lekiem przywracającym żywotność. Odpoczynek pozwala napełnić tykwę. No normalnie jak Estus. Wątpię, żeby ktokolwiek się nie zgodził z tym, no ale. Wykonana przez uczennicę wybitnego lekarza, Dogena. To dziwne, że tykwa sama napełnia się leczniczą wodą. Sekret jej działania może tkwić w znajdujących się w niej nasionach. My lord. Now then, were you gravely injured? Afterward? After what? Do you not remember that night? I do not. No. We'll talk about it later. Right now we must escape Ashina Castle. As you say. There's a secret passage beneath the moat bridge that will take us out of the castle. Lord Ishin told me about it once. I ask you to find that secret passage. Once you find it, signal me with a reed whistle. You know, like you used to long ago. I will join you as soon as I hear it. No, tutaj właśnie jak działa. No to jeszcze ekwipunek. Przedmioty podręczne, tu możemy coś odblokowywać, ustawiać, nie wiem co to. Są jakieś rzeczy typu poziom losu. Tam wiem, że po ukończeniu samouczka będziemy mieli bodajże 30%, nie wiem co to oznacza. No tutaj przedmioty podręczne. Posążek powrotu, czyli mały drewniany Buddha wielkości dłoni. Można z niego korzystać wielokrotnie. Wilk ma go od czasu, gdy został ocalony przez swego ojca. Krawędzie posążka są zakrąglone od częstego używania. Ten Buddha jest wykorzystywany w celu powrotu do domu. Przynosi właściciel do ostatniego, znaczy ostatnio użytego posążka rzeźbiarza lub do zaniedbanej świątyni. Czym to jest? Nie wiem. No ale ja tu bardziej w sprawie tykwy leczniczej. I teraz chlejemy. No i jesteśmy trochę uzdrowieni. Żeby nie było, nie jest to jedyny sposób leczenia, gdyż następny jest tutaj. Granulki. No, lecznicze granulki, które powoli przywracają żywotność. Tajemny środek leczniczy znany na tych ziemiach od pokoleń. Kroniki mówią, że był używany w bitwach od niepamiętnych czasów i stanowił źródło słynnej nieustępliwości wojowników z Ashiny. Szkatułka wypełniona takimi granulkami służyła też za amulet bitewny. No. Co prawda, to wolę zostawić na później, patrząc na cały kształt sytuacji i wszystkiego. I wow. Muszę wam przyznać, nie spodziewałem się, że FPS będą się tak stabilnie trzymały, jak tak przeglądam. 60 FPS, maksymalne detale Full HD. A jak już wspominałem,
mój komputer nie należy do tej mocniejszej. No i teraz zaczyna się bitwa. Normalnie po prostu RB, przyciski, no i w dowolnym momencie, jak właśnie jest na plamę, można robić śmiertelny cios. Ale ja wam pokażę, albo dobra, nie, co ja będę się wysilał. No i już widzę, że trochę za dużo macie głośności, patrząc na to, że... Dobra, wiecie co? Za głośne to jest, więc pozwólcie. No tutaj są przedmioty zdobytku, czyli wszystko co mamy. Dobra, przyciszymy trochę efekty dźwiękowe i powinno być lepiej. No ale kontynuując. Już zgubiłem wątek, no ale nieważne. No, teraz pokażę wam właśnie nową rzecz, czyli typowe parowanie, odbijanie ciosów. Mechanika jest bardzo istotna w Sekiro. Nie jestem może jej mistrzem, ale proszę. Widzicie? Akurat przeciwko temu przeciwnikowi nie jest to trudne. No i tutaj namierzanie, ale namierzanie to już po prostu... Można powiedzieć, że nawet mam we krwi po tym, jak wszystkie trzy części Dark Souls grałem, Bloodborne też inne tego typu. Chociaż, żeby nie było, Sekiro nie jest Souls-like'iem ani nic. Wiecie co? Tak jeszcze a propos. Ostatnio już szedłem tam po prostu standardową drogą, a tutaj nie zwiedzałem, tak więc... Nie wiem, czy jest to potrzebne, czy to tu jest, ale... No, na odcinku spróbuję tutaj zajrzeć. Wow. Nie, ta dynamika tego wszystkiego, to płynność animacji, to wszystko. Ja sobie to uwielbiam. A, no też, ten tu skradałem. Jak ja tego mogłem nie skojarzyć? Tak, faktycznie. Jestem ty skradałem, Jezu, nie no, jaki idiota ze mnie. O, wow. I teraz odkryłem też funkcję szybszego biegu. Bo literą B mamy odskoki takie niewielkie, a teraz można dzięki temu włączyć super szybki bieg. O którego istnieniu, nie ukrywam, nie miałem pojęcia nawet. No, a, właśnie. Ten pasek poniżej też, który widzicie, u wrogów nie tylko. To jest coś w stylu postura, nie wiem jak to było oryginalnie, czy to też był pojsek, tak jak w Dark Soulsach i w ogóle. Ale jak widzicie, ja też mogę zostać raniony w to wszystko. No i od tego zależy, można powiedzieć, możliwość podejmowania wszelkich działań. Jak to jest maksymalne, można robić śmiertelne ciosy. W przypadku wrogów, w przypadku moim, no chyba nic to nie zmienia tak naprawdę, poza tym, że nie mogę się ruszać, jedyne co mogę robić, takie odskoki niewielkie. No a tu właśnie... No cóż... No właśnie, kątki cięci, czyli kolejne mechaniki. Bo tu jest już mocniejszy przeciwnik. Nie wiem, czy nie zlamię nawet w bitwie. Nawet nie ukrywam... Nie wymasterowałem jego ruchów ani nic. Miałem tylko jedną... Dobra. Dwa w sumie spotkania z nim, no i właśnie. Śmiertelniczo przeciwko silnym wrogom. Więcej niż jeden. Ja jestem na jedno uderzenie. On jest na kilka w sumie. Wow, nawet mi się udało. Nie no, brawo ja, jak nic. Uff, no i znowu mikrofon jest marudzący. Nie no, FPS-ów dalej 60, wszystko w porządku. Nie można otworzyć tej strony, rzecz jasna. Nie no, super. I w sumie przedmiot, który... Nie jest do końca przez mnie zrozumiał, no garść popiołu. Popiół zbity w twardą grudkę. Rzuć nią w przeciwnika, by chwilowo rozproszyć jego uwagę. W Ashinie śnieg pada obficie i palnisko pokrywa się obfitą warstwą popiołu. Jaki jest cel tego przedmiotu w tym miejscu? Nie mnie to wiedzieć. Jasne, musiałem zlamić. Otóż, właśnie można się chwytać też tak przy tych skokach i chciałem pójść naokoło, a zresztą pójdę dalej, tylko jak zwykle musiałem zapomnieć, w którym miejscu jest X, a w którym jest B i się pomylić. Ale cóż, bywa. Rozumiecie, gra jest też nowa, nie miałem z nim styczności jeszcze, zanim nauczy się sterowania trochę minie, o. Tak w ogóle zastanawia, czy dałoby się jakoś dostać do nich, wymordować ich czy coś? W
Wątpię, by to było możliwe, no ale... Fajnie by było. Tam nie dostałem się ostatnio. No i w sumie tutaj też możecie zauważyć już piękno tej gry. Nie tylko ludzie tu występują. Jest to coś... No, trudno nazwać potworem. Znaczy, jakim potworem? Człowiekiem. No i właśnie kontynuując sprawę, to jest jakiś potwór. No, i żeby nie było, właśnie zapomniałem jeszcze wspomnieć, wyłączyłem krew, gdyż staram się ograniczyć brutalność tej gry na tyle, na ile to jest możliwe. Chociaż i tak, nie wiem, czy jest to najlepszy, powiedzmy, materiał dla młodszych użytkowników. Trzecia granulka, nieźle. Ja tam z niej nie będę korzystał, gdyż... No nie sądzę, by było to potrzebne. I w sumie na tym się kończy nasze, można powiedzieć, pierwsze spotkanie z grą. Gdyż teraz, no... Wzywam włoskiego potomka. I to w sumie tyle. Jeśli chodzi o taki, powiedzmy, prawdziwy tutorial. Wolf, you found it. Now, let us leave this place. Yes, my lord. No cóż. Jak widać, wilk jest naprawdę oddany temu wszystkiemu. To run from the faded bloodline is the only answer. Jest po prostu oddany chyba sprawie w ogóle wszystkie temu, czego nauczył go ojciec i w ogóle. Where shall we go once we're away from the castle? I suppose the first thing we should do is cross the Ashina border. Or perhaps we should hide somewhere. What do you think? Whatever you desire. Whatever I desire? That's the wolf I know. My lord. Oh, nothing. I was just reminiscing. Onward then. Nie, no ale usta ruszające się. Wiele lat im to zajęło, żeby każda postać się mogła ruszać ustami, ale nareszcie to zrobili. Brawo. Jak nic, wielki plus. No i popatrzcie na piękno tego miejsca. Trudno powiedzieć, co to za rośliny, no ale patrzcie na piękno. Ja się mogę tym zachwycać godzinami w ogóle. A przed nami, cóż... Kolejna scenka. Czy tego chce, czy nie? The divine heir. Last we stood together was your uncle's funeral. Lord Genichiro. I... You. Leave this to me. No i się zaczyna. Chyba najbardziej, powiedzmy, wymagające spotkanie całego tutorialu. Stands in our way. Gdyż nie ukrywając, to jeszcze jest część właśnie samouczka. No super. Nawet nie zdążyłem pokazać wam tej bitwy. To może w sumie było wina tego, że pastylek nie żarzyłem. Żeby nie było, da się tą bitwę wygrać. Ale nic nie zmienia. Raz udało mi się wygrać właśnie, jak testowałem. Nie wiem, jakim cudem. Było to bardzo trudne, no ale... No dobra, może nie będę okłamywał was. Nie wygram, ale byłem bardzo bliski wygrania, więc wydaje mi się, że da się wygrać. Ale jaka prawda, to niestety nie powiem. Wiem tylko, że... No... Przegrałem, odcięto mi łapę. I nie jest dobrze. Cóż, po prostu nie jest dobrze. Ale oczywiście, żeby nie było, to nie jest koniec przygody. Nasza przygoda tak naprawdę dopiero się zaczyna. Ooh.
proszę. Rączkę nam wstawili. Taka ładna, mechaniczna rączka. So you're awake. Looks like death is not your fate just yet. No, na tym dosłownie skończyłem swoją przygodę, tylko dostałem tą protezę Shinobi i stwierdziłem, że już po prostu dalej nie idę, że ja to muszę nagrać i w ogóle. No więc cóż, sztuczna ręka Shinobi otrzymana od rzeźbiarza. Kopia ludzkiej ręki wypełniona różnymi mechanizmami. Wydaje się, że została opracowana z myślą o wprowadzeniu kolejnych zmian. Choć na jej powierzchni można dostrzec nacięcia oraz plamy krwi i oleju, została utrzymana w doskonałym stanie. I cóż, na tym skończyłem swoją przygodę i też na tym bym pragnął zakończyć dzisiejszy odcinek. Także jeśli wam się podobało, to no, rzecz jasna, komentujcie, subskrybujcie i prosimy was o to, żebyście po prostu stwierdzili, czy chcecie zobaczyć to w formie pełnej serii, na live'ach jakoś tam wolniej, czy jeszcze rzucić kilka odcinków, a potem zakończyć. No więc cóż, niestety nie mam żadnego ukłonu czy machania ręką, więc no, wilk po prostu będzie tak sobie tutaj stał. I do zobaczenia już w następnych przygodach w Sekiro.